Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słups, witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą winylową. Płyta winylowa na jesień, pięknie to brzmi. Drugie spotkanie tej jesieni, a zaczynamy od czego? Od Bay City Rollers, It's a Game. Fajny kawałeczek, nawet nie wiedziałem, że taki utwór mają, a okazuje się to pierwszy utwór na pierwszej stronie. Fantastyczny przebój. Lat 70. Ok, następnie Inside Information i grupa Foreigner. Rosyjski składaczek Greenpeace, Breakthrough. Podwójny album, składak rosyjski, wykonawcy anglosascy. Cyrylicą napisani, nie było łatwo wystawiać. No ale to mamy między innymi właśnie tak. U2, Belinda Carlisle, Sting, Wasp, Bob Geldof, Brian Ferry, Eurythmics, Pretenders. Co my tu mamy jeszcze? Basia nasza Czerczeleska chociażby. Terence Van Derby, Shade, Dire Straits, mnóstwo fantastycznych wykonawców i ich fantastycznych kawałków, wiele przebojów. Chociaż Basi kawałka tytułu, Basi tytuł mi nic nie mówi. Co to było? Daleko, daleko. Basia, daleko, daleko, nic nie mówi mi ten utwór. Far away, far away? Okej. Okay. Far away, ok, U2, Rattle and Hum. Podwójny albumik, trochę z koncertu, trochę ze studia i trochę wspomagany przez B.B. Kinga. Dobrze mówię, żebym znowu nie namieszał? No to. Zdaje się, że B.B. King tu występuje w jednym z kawałków. Ojeny, Guns N' Roses, Broń i Róże, Use Your Illusion, tu. Podwójny albumik. Te wszystkie płyty są już dostępne na stronie www.popmaster.pl. A od jutra, nie, to teraz już jest to, co oglądacie, już te płyty są w sklepie. Także już są w sklepie www.popmaster.pl w internecie i Popmaster Record Show w Słupsku na Manhattanie. To samo dotyczy Johna Lennona i Yoko Ono, Milk and Honey. Milk and Honey można już kupić, przyjść, kupić albo przez internet. Ok, jeszcze raz John Lennon i Mind Games. Teraz polski składaczek z niepolską muzyką, taką hard rockową, trashową, metalową, no Psycho Attack Over Europe, Psycho Attack Over Europe i grupa, inaczej wytwórnia Tom Press wydała ten składaczek. Teraz mamy Desertera i Proletaria 2, zdaje się, że tak się nazywa. Nie napisano, teraz Armia. Wspominałem, że będą polskie płytki. Niewiele. Całe dwie, no to mnóstwo. Ok, Falco, Angel Haft. Coś takiego, Der Kommissar. Wielki przebój jego Der Kommissar. Teraz mamy Bestie, Bestia of Alice Cooper. The Beast of Alice Cooper. The Best, The Beast, bardzo zbliżone. Także największe przeboje, można się domyślić, że to jest składaczek. Największe przeboje Alice'a Coopera. Może się upewnię, ale tak, no przecież. Pierwszy kawałeczek, Schools Out, o, dzieciaki by się ucieszyły. No znaczy ten, rodzice też, bo Schools Out for Summer, czyli szkoły mają ze szkoły wolne na lato, co nie, także wakacje. Teraz jest jesień, ale jakby były wakacje, chociaż mamy jesień taką letnią dosyć, prawie wakacyjną. Dobrze, Poison, Flesh and Blood i Poison, mintowe płytka, Alice Cooper mintowy, okładka mintowa, tu jest to samo dotyczy, znaczy koperta mintowa, a tu jest wkładka też, bo to jest koperta, a wkładka nie jest mintowa, przepraszam. Wkładka jest taka VG+, a koperta jest mintowa. Teraz facet, który urodził się, by uciekać, później wydał płytę. Później czy wcześniej? Później. Najpierw urodził się, żeby uciekać, a później wydał płytę, że powiedział, gdzie się urodził. A gdzie się urodził? W USA. Born in USA. Bruce Springsteen. 84 rok, wytwórnia CBS. A jak urodził się, żeby uciekać, to zapewne uciekał przez tunel. Jaki? Przez tunel miłości. Tunnel of love. Tak to jest. Przestaniemy marzyć. Dalej marzymy. Ale razem, tym razem z grupą The Moody Blues. The Moody Blues, A Dream, The Moody Blues. Podwójny album, składaczek, największe przeboje zespołu do roku którego pańskiego?
nie pisze, z którego roku płyta. W każdym razie do lat 80. Największe przeboje od początku, niemalże lat 60. Dobre. Front sztormowy nadchodzi. Storm Front i Billy Joel. Teraz mamy most. Jak już wspomniałem wcześniej, nie w tym filmie, że dużo mostów się dookoła Słupska buduje, ale to chyba na Los Angeles jednak wygląda. Billy Joel, The Bridge. The Bridge. I już prawie koniec, to mamy Nina Hagen, pierwszy raz w życiu, Nina Hagen w moich rękach. Nina Hagen Band, Ann B. Hagen. Grupa Sparks, Indiscreet. Piękny stan płyty, piękna kładeczka, lakierowana, laminowana. Bardzo fajna. I na zakończenie największe przeboje zespołu, który śpiewał Drzwi, drzwi z Alicją, Spotkanie o północy. Co tam jeszcze mamy takiego? Nie graj swojego rock'n'rolla dla mnie, czyli grupa Smokey. Smokey, ich największe przeboje. 10 przebojów. Na stanie mam parę płyt Smokey z przebojami. Z tym, że na jednym składaku największych przebojów jest 18 chyba albo 20 utworów. Fajnie nagrane wszystko, tylko ma składak wadę. Brak Chrisa Normana. Gra Chrisa Normana. Ktoś inny śpiewa piosenki, które na tym składaku śpiewa Chris Norman. A to chyba najważniejszy głos w zespole. Na razie. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.